W wypadku na przejeździe kolejowym w Białym Boże pod Grudziącem zginął Janusz Dzięcioł, 65 l. Informuje Gazeta Pomorska. Janusz Dzięcioł to zwycięzca pierwszej edycji Big bradera, a także były poseł i szef Straży Miejskiej w świeciu. Jak precyzuje Gazeta Pomorska, przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, nie ma szlabanów. Reklama o godzinie 8.40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Torun główny Grudziądz, pomimo czerwonych świateł, wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego, wjazdu, doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu, poinformowała policja. Z informacji Gazety Pomorskiej wynika, że ofiara to Janusz Dzięcią. W 1991 roku dzięcioł objął funkcję komendanta Straży Miejskiej w Świeciu. Dziesięć lat później wziął udział w pierwszej edycji programu BIG, Brader, który wygrał. W latach 2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Grudziądzu. W wyborach parlamentarnych 2007 kandydował z powodzeniem na stanowisko posła w okręgu toruńskim. Kandydował wówczas z list PO. W 2011 roku ponownie został posłem. W trakcie kadencji opuścił szeregi PO.